Siema, siema. Ochotę zostać maszynistą. Może jednak w końcu zostanę dentystą? Co pan myśli o zawodniku, który dzisiaj wystąpi na lewej bronie, o Jakubie Jankiewiczu? Myślę, że jego przyszłość to jest finał Ligi Mistrzów, tak mi się wydaje. Może jeszcze nie w przyszłym sezonie, ale w ciągu dwóch. A już za dwa sezony? Już no spokojnie. Spokojnie, tak. No, w barwach Piasta najprawdopodobniej oczywiście. Liczymy na to. Wiem, że trener Fornar lubi lokalnych takich zawodników, więc chociaż nie wiem, czy miłość do Łodzi mu na to pozwoli, żeby tak szafować barwami. Za tydzień go nie ma, gdzie kończymy sezon, bo ma jakieś weselicho. No to ostatnia szansa, żeby się tutaj pokazał i ewentualnie zastanowimy się, czy go trzymać w drużynie, czy go po prostu wyrzucić. No, ostatni dzisiaj, ostatnia szansa dla Olkiewicza, żeby się sprawdził i pokazał swoje umiejętności. Prezes jest tylko jeden i to przeważa na jego znakomitą korzyść. Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem. Prawo Pascala, kto zgubił zapierdala. Co dzisiaj wybrałeś się na Marymont? Poczekaj. Yes, all right. Tonight, today, okay. Dziękuję. Zawodnik testowany, jednak przeszedł testy pomyślnie chyba, na to wychodzi, Jakub Olkiewicz. Ja uważam, że trener Pawła koszalał. Dobrze, ja zobaczę nazwiska. Mogą grać w piłkę alkoholicy? No właśnie. No, macie dybale? Macie no właśnie, trener Pawła koszalał, już chyba jest zbyt pewny awansu, znaczy awansu już mamy, ale już jest zbyt pewny, nie wiem, zwycięstw do samego końca. No i ja mam nadzieję, że to się nie okaże na zasadzie takiej, że Harry Kane zagrał w finale Ligi Mistrzów, dlatego że jest kapitanem, legendą klubu, a nie był zupełnie do tego przygotowany. Żeby nie było tak samo z Olkiewiczem, że on sobie wywalczył tę grę, a nie jest do niej przygotowany. No, ale reszta składu chyba jest ok, jest Fundambu, także będzie samba. Wybrali dobrą nutę. Dzień dobry Państwu! Katedra Wyszogota Marymont, wielkie derby, wielkie emocje, wspaniała muzyka również tutaj oczywiście, taka mistrzowska. Katedra Wyszogota! Uwielbiają mnie zwierzęta, uwielbiają mnie kobiety. Stara zasada. Najnowszy krzyk mody na lato, czyli spodenki Liverdzi, jest jeans ze streczem i poprzecieralne miejsca z jednej, tu z drugiej strony. Niesamowite, kręci to dziewczyny i przy takiej pogodzie jak teraz, gdzie jest niesamowity skwar, z każdej strony nas atakuje, tutaj przez te wywietrzniki latuje powietrze i to są spodnie praktycznie idealne na lato, także polecam. No. Tyle. A także wszystko, co umiem, Kamil Rozmus Minalczyk. Wszystko. No tak, ja rozumiem, że to jest festyn, że nie masz gry o punkty,
że mamy awans, ale pokażmy coś. Mamy zmianę, natomiast też mamy zmianę w drużynie, mamy mordu. Wchodzi Aaron Nowosa. Jeden! To jest piłka nożna. Przez sport do kalectwa. Wielkie brawa poproszę dla Kamila Leśkiewicza, który w tym momencie schodzi z urazem. Na pewno. Mi się tenkie są i do teraz są krzywy. I ten się kiedyś wybił. Palcami się je, palcami się człowiek myje. Palcami też człowiek się drapie. No. Z palca życie ucieka. Palec jest potrzebny. Nawet ten najmniejszy. Dzisiaj opieka medyczna ma co tak, robić. To szybka karma. Marvin, asist. Pak! Fundambu, Marvin, pas! Asist! Pak! Zewniak! Zewniak! Pak! Odsłupka, Eke, po, Foster, gol! No, brawo! Trudne mecze! Tak się wygrywa ligę, trudnymi meczami, ale zwycięskimi. No wygramy! Brawo, pany! Brawo! To jest kontrakt na nowy sezon. Dzisiaj grałem o kontrakt. Była umowa, jak przeżyjecie... Właśnie, ale patrzcie, jaki gruby, bo tam są tak, trzy umowy. Jedna to jest sponsorska z Playem, druga to jest sponsorska z browarem Tyskie, a trzecia to jest po prostu zwykły kontrakt opiewający na zarobki 166 tysięcy euro minutowo. Plus są jeszcze bonusy. Jak skończy 30 rok życia, to tam wskakuje wyżej. Dziękuję wam bardzo. Nie żegnam się oczywiście, ale w sezonie dziękuję wam bardzo, jestem naprawdę was bardzo dumny. Super wynik, cieszę się, że razem to zrobiliśmy i brawo KTS.